Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy w parafii świętego Jacka. W czasie mszy świętej obowiązuje noszenie maseczek, które dokładnie zakrywają nos, usta i brodę. Nie śpiewamy, śpiewa tylko organista. Znak pokoju przekazujemy przez skłon głową. Komunia święta jest udzielana tylko na rękę. Jeśli chcemy złożyć ofiarę, robimy to przy wejściu lub przy wyjściu. Po zakończeniu mszy świętej niezwłocznie opuszczamy kościół, nie zatrzymujemy się przy drzwiach ani na parkingu. Cały czas zachowujemy dystans 2 metrów między sobą. Przypominamy o dzisiejszej składce na potrzeby kościoła w Kanadzie. Gromadzimy się dzisiaj, aby uczestniczyć w liturgii mszy świętej, która sprawowana jest za świętej pamięci Marię, Leszka i Marka. Intencja od córki z rodziną. Usłyszymy dzisiaj przypowieść o robotnikach w winnicy. Winnicą jest Kościół, do którego Bóg wzywa ludzi w różnym czasie, aby wszystkich obdarować jednakową zapłatą, zbawieniem. Bóg patrzy na każdego człowieka inaczej, kocha go i pragnie jego zbawienia. Naszą odpowiedzią na tę zbawczą miłość ma być uwielbienie Boga, owocna praca i życie z Chrystusem. Prośmy Pana w tej Eucharystii, byśmy żyli zgodnie z zamysłem Stwórcy. Boże mocny, Boże cudów, przedaj święty Ojcze nasz, co dla szczęścia wszystkich ludów dobroć, moc i łaskę masz, który widzisz serca drgnienie i najskrzydsze myśli znasz. Racz wysłuchać me westchnienie, przenajświętszy Ojcze nasz. Spraw, abyśmy korzystali z darów udzielonych nam, byśmy przez nie uzyskali wstęp do Twych niebieskich bram. Udziel w pracy wytrwałości, łaska Twa niech wzmacnia nas, byśmy mężnie ku wieczności szli z weselem, a bez zmas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Siostry i bracia, przepraszajmy Boga za nasze winy, byśmy mogli godnie uczestniczyć w świętych tajemnicach Eucharystii. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad wszystkimi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele, to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto Słowo Boże.
Alleluja, 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 Alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej, dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzy, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Niech słowo Ewangelii zgładza moje grzechy. Ukochani w Chrystusie, siostry, bracia, witam was bardzo serdecznie na tej Eucharystii i dziękuję, żeście przyszli na tę wspólną mszę świętą. Słyszeliśmy ostatnio o różnego rodzaju ograniczeniach w naszych prawach. Już od dawna jesteśmy tym zmęczeni, bo ciągle tylko o tym się mówi, czego nam nie wolno. Musimy pamiętać, że dla wspólnego dobra trzeba zachować zasady, które są od nas wymagane. Przypominamy bardzo często tu z ambony od ołtarza o noszeniu masek w pomieszczeniach zamkniętych. I ostatnio zostało to dość bardzo wzmocnione, ponieważ zostały podane kary dla osób, które nie będą miały masek. I to są bardzo wysokie kary. $750. Jeżeli kogoś na to stać, proszę bardzo, nie musicie słuchać proboszcza. Ale ja za was na pewno nie będę płacił. I z drugiej strony
Jeżeli ktoś organizuje jakieś spotkanie dla więcej niż 25 osób, to jest również odpowiedzialny za to. Dlatego z dobrego serca proszę tych, którzy rozumiecie tę sprawę, bardzo proszę o podporządkowanie się. Witam również bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy są w sali na dole, którzy nie zmieścili się w naszym kościele, jak również tych, którzy uczestniczą we mszy świętej przy ekranach telewizorów, czy komputerów, czy nawet telefonów. Witam wszystkich bardzo serdecznie. My drodzy, dzisiejszy temat oparty na czytaniach i na Ewangelii jest o Bogu miłosiernym, który nie tylko nas kocha, ale jest dla nas dobry, jest dla nas miłosierny, przebacza nam nasze słabości, daruje, zapomina i chce naszego szczęścia. Mam wrażenie, że chyba wszyscy spotykamy się w naszym życiu z oszustwem, kłamstwem, krętactwem, nieuczciwością. Na pewno wielu z nas doświadczyło tego, a jest to przykre. Jest to bardzo przykre. Jeżeli ktoś mnie oszuka, okłamie, czy jest wobec mnie nieuczciwy. Spodziewamy się zatem, że Bóg, który jest sędzią sprawiedliwych, tak jak katechizm nasz katolicki mówi, który za dobro wynagradza, a za zło karze, że to właśnie Bóg oceni nas wszystkich sprawiedliwie. Od Boga przede wszystkim oczekujemy sprawiedliwości. Skoro ten świat pełen jest zasad i różnych praw, które są łamane na wszelkie sposoby, to spodziewamy się, że ten przyszły świat będzie inny, lepszy. Spodziewamy się, że będzie to świat, w którym zapanuje sprawiedliwość, kiedy Bóg stanie po stronie tych słabszych, krzywdzonych. Tymczasem również Ewangelia dzisiejsza, którą przed chwilą czytaliśmy, zawiera takie fragmenty, które wywołują w nas bunt, kiedy zauważamy niesprawiedliwość. Za chwilę to wytłumaczę. Otóż fragment Ewangelii odczytany przed chwilą może budzić w nas poczucie niesprawiedliwości, bunt wobec Boga i bunt przeciwko Jego poczuciu sprawiedliwości. Dlaczego na przykład robotnik, który przychodzi do winnicy rano, pracuje przez cały dzień, otrzymuje taką samą zapłatę, jak ten, który przychodzi kilka godzin później, lub w południe, lub po południu, lub późnym popołudniem, otrzymuje taką samą nagrodę, pensję. Po ludzku mówiąc, to jest niesprawiedliwe. Nikt by z nas się na to nie zgodził. Skoro pracuję cały dzień, to powinienem dostać więcej pieniędzy niż ten, który pracuje tylko kilka godzin. Ale u Pana Boga, słuchajcie, zupełnie inaczej. Panu Bogu chodziło zupełnie o coś innego w tej przypowieści. Chodziło Mu o to, aby pokazać, że On jest miłosierny. Każdy ma prawo przyjść i pracować w Jego winnicy, i to o każdej porze dnia i nocy, a wynagrodzi wszystkich jednakowo. Moi drodzy, tu chodzi o Królestwo Niebieskie. Winnica
to jest Królestwo Niebieskie. Każdy z nas został zaproszony do tego Królestwa Niebieskiego poprzez Chrzest Święty. I każdy z nas został zaproszony do współpracy z Bogiem. I u Pana Boga wszyscy ludzie się liczą. Nawet liczą się ci, którzy nie chcą pracować w Jego winnicy. Zdecydują się później. W praktyce to wygląda. Ludzie nieraz odkładają nawrócenie swoje, życie w jedności z Bogiem do końca swojego życia. I dopiero wtedy, kiedy widzi, że niestety musi z tego świata odejść i trzeba się z Bogiem pojednać, to dopiero wtedy to czyni. Oczywiście, że jest to późno, ale lepiej to niż wcale odejść bez pojednania się z Bogiem. I o to właśnie tutaj chodzi w tej naszej dzisiejszej przypowieści. Tu nie chodzi tylko o ludzką sprawiedliwość, ale chodzi o to, że Pan Bóg jest dla nas wszystkich dobry, miłosierny i sprawiedliwy. Ewangelia w rzeczywistości jest dla nas wszystkich przepełniona nadzieją. To właśnie Bóg jest gospodarzem tej winnicy. To Bóg daje nam tę łaskę zbawienia. I teraz zależy od nas, czy my przyjmiemy tę łaskę, czy ją odrzucimy. Ale mimo nawet tego, Bóg jest dla nas dobry. I każdego z nas kocha, i każdego z nas traktuje jednakowo. Nawet najwięksi grzesznicy mają szansę przyjść do Pana Boga. Nawet jeżeli przyjdą później, czyli po południu czy wieczorem, mają taką samą szansę, aby być z Nim pojednanym. Co ciekawe, zauważamy, że fragment tej przypowieści znajduje się w Ewangelii tylko u świętego Mateusza. Inni ewangeliści nic o tym nie wspominają. Ten apostoł adresuje swoją dobrą nowinę o Jezusie do Żydów. Jak wspomniałem, winnica w pismach Starego Testamentu jest obrazem Izraela, obrazem narodu umiłowanego i wybranego przez Boga. I święty Mateusz, przytaczając tę Ewangelię, pragnie przypomnieć, że zarówno Żydzi, jak i poganie są wezwani do współpracy z Bogiem. Są wezwani do pracy w winnicy, to jest do Kościoła. Tę samą nagrodę otrzymają. Każdy, kto dostanie się do nieba, do Bożej winnicy, otrzyma taką samą zapłatę, niezależnie od tego, czy trafi tam 2000 lat wcześniej, czy w obecnych czasach, czy nawet później, taką samą nagrodę otrzyma. Dlatego podziękujmy dzisiaj Panu Bogu za to, że zaprosił nas do swojego królestwa, że możemy pracować w Jego winnicy. I nie bądźmy gniewni na Pana Boga, jeżeli On pozwoli również innym w niej pracować, nawet jeżeli przyjdą później. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i wszystkich Pan Bóg traktuje jednakowo. I jeszcze na zakończenie jedna rzecz. Gdy idzie o to miłosierdzie, o dobroć, pamiętajmy, jeżeli ja od siebie dam coś drugiemu człowiekowi od serca z uśmiechem, to nawet jeżeli to będzie drobna rzecz, to przynosi obfite owoce i daje nam niesamowitą radość.
Jeżeli ja komuś na urodziny dam wiązankę kwiatów z serca, bo nic innego nie mam, to jest najpiękniejszy dar, jaki druga osoba może otrzymać. Uczmy się tej dobroci, tej miłości, tej radości z dzisiejszych czytań i z dzisiejszej Ewangelii. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wezwani przez Chrystusa do służenia Bogu w każdym czasie i w każdym miejscu, skierujmy do Niego ufne prośby. Módlmy się za Kościół, winnicę Pana Boga, aby nigdy nie zabrakło gorliwych pracowników, tak konsekrowanych, jak i świeckich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, by Chrystus przyciągnął do siebie tych, którzy jeszcze Mu nie dowierzają lub nie odpowiedzieli na Jego zaproszenie do służby. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Marię, Leszka i Marka, by miłosierny Bóg obdarzył ich życiem wiecznym w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie zagłuszali w sobie głosu Bożego, wzywającego nas do pracy nad sobą i bliźnimi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, byś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy Ci służyć będą w stanie kapłańskim i w życiu zakonnym, dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen. Panie Jezu Chryste, prowadź nas, byśmy z radością służyli Tobie i ludziom, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Czego chcesz od nas, Panie? Za Twe hojne dary, czego za dobrodziejstwa,
którym nie masz miary. Kościół cię nie ogarnie, wszędzie pełno ciebie, i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi i w niebie. Złota też wiem nie pragniesz, bo to wszystko twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo na dnie przystojniejszej ofiary nie mamy. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie. Twoja łaska, twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi. Jeno zawsze niech będzie pod skrzydłami Twymi. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, są niebiosa i ziemia, chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Terencem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zachęcamy osoby, które uczestniczą w tej mszy świętej poprzez połączenie internetowe, aby wzbudziły w sobie akt komunii świętej duchowej. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą. Nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Amen. Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś królem wszego świata, a jam jest marny pył. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.
mogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam wiarę, za to, że dałeś nam miłość. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam siebie, za to, że jesteś z nami. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Ty nam przebaczasz grzechy, Ty nam przywracasz życie. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Tobie śpiewamy z radością, Ciebie wielbimy bez końca. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś Twoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Siądźmy na czas ogłoszeń. Z tego względu, że zaistniały w ostatnim czasie zaostrzone restrykcje, gdzie gromadzenie się na zewnątrz i wewnątrz, to musimy przełożyć modlitwy na cmentarzu na termin bliżej nieokreślony, czyli na razie modlitw na cmentarzu nie będzie. Zobaczymy, jak ta sprawa będzie później wyglądała.
Jeżeli by do tego nie doszło, to może zrobimy sobie kiedyś takie modlitwy w kościele. Odmówimy różaniec za zmarłych. Do naszej parafii jutro dotrą relikwie świętego Jana Pawła II oraz świętej siostry Faustyny, jak również tryptyk. To wyruszyło z Rzymu i wędruje po Stanach Zjednoczonych i po Kanadzie. Miałem okazję gościć tryptyk oraz relikwie dwóch świętych w St. Catherine's parafii, w której byłem. I muszę przyznać, że ludzie bardzo chętnie przychodzą do kościoła, aby oddać cześć relikwiom i się pomodlić. Zostaną u nas przez kilka dni. Zachęcam serdecznie, aby przed mszą świętą przyjść i pomodlić się właśnie przy tych relikwiach naszych świętych. Pierwsza komunia święta w naszej parafii, która nie odbyła się w maju z powodu pandemii, będzie miała miejsce w niedzielę 11 października tego roku podczas mszy świętej dodatkowej. Dzisiaj odbędzie się po mszy świętej o godzinie 12 pierwsze spotkanie moje z dziećmi i z rodzicami, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Gdy idzie o spowiedź świętą, jestem do dyspozycji w pierwszy piątek miesiąca od godziny 5 do godziny 7. Gdyby była jakaś większa potrzeba, możemy zawołać jakiegoś kapłana do pomocy, ale myślę, że powinno wystarczyć 2 godziny czasu na spowiedź świętą dla tych, którzy nie mieli okazji przystąpić do niej. Widzią msze święte, rejestrację do mszy świętych. Na razie zostajemy przy tym systemie, który mieliśmy, tylko bardzo bym prosił, byśmy potwierdzali swoją obecność na mszach świętych dla osób, które z nami się kontaktują, nie do biura. Biuro jest czynne do piątku, do godziny 3:00 i potem jest zamknięte i nikt później nie sprawdza ani maili, ani odbiera telefony. Bardzo proszę do tego czasu. A więc tutaj podajemy czwartek do godziny 18:00. Do czwartku do godziny 18:00 bardzo proszę, aby tej rejestracji dokonać i potwierdzenia. Pracujemy nad innym systemem, gdy idzie o rejestrowanie się na mszę świętą, być może łatwiejszym, ale o tym poinformujemy później. Tyle ogłoszeń na nadchodzący tydzień, a teraz powstańmy, by przyjąć Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. My chcemy Boga, Panno Święta, o usłysz naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza chluba, to nasz los. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani.
troskach rodziców, dziadek zna. My chcemy Boga w książce, w szkole, w godzinach wytchnień, w pracy dniach. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem.